Jeśli nie posiadasz końców na paczki i składy, wbijaj na superkońcy.pl. Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, bezpieczne metody dostawy, a z kodem rabatowym Matrom dostaniecie końce 5% taniej. Link w opisie, polecam. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Matrom, a to kolejny odcinek z serii Co się stanie gdy. W dzisiejszym materiale chciałem wam przedstawić, co się stanie gdy Alex Hunter oraz Danny Williams przegrają w finale Ligi Mistrzów. Rozgramy dzisiaj razem 4 spotkania, najpierw 2 jako Alex Hunter, a następnie 2 kolejne jako Danny Williams, aby zaprezentować wam wszystkie możliwe zakończenie tego finału. Nie zabraknie również kilku ciekawostek dotyczących naszych głównych bohaterów. Jednak zanim zaczniemy, chciałem was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie łapki w górę do zasięgu, ponieważ ostatnio moje filmy mają problem z dotarciem do większej ilości osób. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Także przejdźmy już teraz bezpośrednio do sedna sprawy. We're hoping that tonight we will fail. That today this great team will be humble. You're looking around this room. I don't want to see fear. What have we got to be scared of? We are Real Madrid. The standard bearers of excellence. You didn't get here because of luck. You got here because you earned it. Great team happens when great players give everything they have for each other instead of for themselves. Bang! Who are we? We are United, and we fear no one. You all know the team sheet. You all know your jobs. A la Madrid! This is history. Right here! Come on, Alex! Let's go! Get to them! Oczywiście, tak jak wspomniałem już na samym początku, w dzisiejszym materiale rozegramy 4 finały Ligi Mistrzów. W pierwszym z nich sprawdzimy, co się stanie, gdy po wybraniu Alexa Huntera przegramy finał. Oczywiście tym samym sprawdzimy, jak będzie wyglądało świętowanie zwycięstwa przez Danego Williamsa z perspektywy Alexa Huntera. Oczywiście najprostszym sposobem na sprawdzenie, co się wtedy stanie, jest strzelenie kilku bramek samobójczych. Sprawdźmy zatem, jak będą wyglądały sceny fabularne po zakończeniu tego finału. Just give us a second, lads. Hey. Hey, mate. That was a really good game. Well played. Congrats, bruv. You deserve it. Yeah, I knew that. But it's nice of you to say so. Joaquin Gallo, Champions League winner. Felicidades, hermano. Gracias, Alex. I know your turn will come. Ladies. Maybe you shouldn't have left after all. Well, I warned him. Sorry, Nas. See you, mate. Oh, lads, we only went and done it. Was there ever any doubt? No. Teníais que haber jugado mejor. Venga, chicos, ánimo. El próximo será mejor. Hemos jugado bien, no os preocupéis. It is in defeat that we learn football's most valuable lessons, Alex. We shall come back next year even stronger than ever and reclaim what is ours. Alex. Alex.
How do you even get in here? Well, you know me. Sorry I couldn't win it for you. Yeah, like I'm really bummed about it. Come on, we're all waiting outside for you. Alex, the sponsors are expecting you to say a few words. Oh, I was gonna... Alex, I know it must be hard. I know you're disappointed. But there are people waiting to hear from you. Alex? Mam nadzieję, że zapamiętaliście dosyć dobrze te sceny fabularne, ponieważ już za chwilę przejdziemy do kolejnej części naszego eksperymentu, a w związku z tym chciałbym, abyście zwrócili uwagę na wszystkie różnice pomiędzy tymi scenami. Jednak zanim przejdziemy do kolejnego spotkania, chciałbym się odnieść do tego, co możecie w tym momencie zobaczyć na swoich ekranach. Oczywiście zarówno po przegranym, jak i wygranym finale, Alex Hunter staje przed ważną decyzją, w której musi wybrać pomiędzy rodziną a Beatrice. Jeżeli kogoś z Was interesuje, co się wtedy stanie, to serdecznie zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka, w którym przedstawiłem Wam porównanie wszystkich ważnych decyzji, w których Alex Hunter musiał wybierać pomiędzy rodziną a jego agentką. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy drugą część naszego pierwszego eksperymentu, ponieważ sprawdzimy, co się stanie, gdy po wybraniu Alexa Huntera wygramy finał Ligi Mistrzów. Sprawdzimy tym samym, jak będzie wyglądała porażka Williamsa z perspektywy Alexa Huntera. Jednak zanim do tego przyjdziemy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną ciekawostkę, którą możemy zauważyć na swoich ekranach po tym, jak Alex Hunter zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Oczywiście dostajemy wtedy zbliżenie na kibiców cieszących się z bramki swojej drużyny. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na pierwszym planie możemy dostrzec mamę oraz dziadka naszego głównego bohatera. Muszę Wam szczerze powiedzieć, że byłem w tym momencie pod naprawdę ogromnym wrażeniem tego, że EA dopilnowało nawet takich szczegółów. Natomiast my wracamy już w tym momencie do naszego eksperymentu, aby sprawdzić, jak będą wyglądały sceny fabularne po zakończeniu tego spotkania. Congratulations, Alex. You deserve it. Next time I'm on his team. Good game, mate. I had to let you in, didn't I? I mean, imagine if you'd lost. All those sponsors would have dropped you in a heartbeat. I appreciate it, bruv. Let's grab a bite before you leave. Yeah, sure. Dale, dale! Dale, dale! Now you are part of this great club's history. No one can ever take that away from you. Alex! Alex! You just won the Champions League! What? Whoa, how did you even get in here? No, you know me. Everyone's waiting outside, so come on. Alex, the sponsors are waiting for you to say a few words. Come on, we shouldn't leave everyone hiding. I was just gonna... Alex, the whole world is watching. Wydaje mi się, że różnice pomiędzy scenami widocznymi po przegranym oraz wygranym finale były doskonale widoczne. W przypadku przegranego finału to Dany podchodzi do naszego bohatera, natomiast w przypadku wygranego finału to Alex podchodzi do zawodnika Manchesteru. Doskonale widoczne były również różnice scen fabularnych, których siostra Alexa Huntera wbiega do tunelu, aby w przypadku przegranej go pocieszyć, a w przypadku wygranej mu pogratulować. Natomiast w tym momencie rozpoczynamy drugi eksperyment dzisiejszego odcinka, w którym sprawdzimy, jak będą wyglądały sceny fabularne w przypadku wyboru danego Williamsa. W tym przypadku rozpoczniemy od sprawdzenia, co się stanie, gdy nasz główny bohater wygra to spotkanie. Jednak po raz kolejny chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kibiców zasiadających na stadionie, ponieważ jak sami możecie w tym momencie zauważyć, na trybunach znajduje się brat Danego, który cieszy się ze zdobytej bramki zawodnika Czerwonych Diabłów. Natomiast my wracamy do naszego eksperymentu, ponieważ już za chwilę na swoich ekranach zobaczycie kolejne sceny fabularne. Chciałbym tym samym poprosić Was, abyście zwrócili szczególną uwagę na rozmowę Danego z Alexem oraz rozmowę Danego z jego bratem. Just give us a second, lads.
Hey. Hey, mate. That was a really good game. Well played. Congrats, bruv. You deserve it. Yeah, I knew that. But it's nice of you to say so. Joaquin Gallo, Champions League winner. Felicidades, hermano. Gracias, Alex. I know your turn will come. Ladies. Maybe you shouldn't have left after all. Well, I warned him. It's all right. See you, mate. Oh, lads, we only went and done it. Was there ever any doubt? No. Well, it looks good on you. I find it goes nice with a classic sports jacket, personally. Sports jacket? Yeah, I was gonna go with a dinner jacket, you know, because your fashion sense. You did this, Beanpole. Don't ever forget that. Happy days. Mam nadzieję, że również w tym przypadku zapamiętaliście te sceny fabularne dosyć dobrze, ponieważ w tym momencie przechodzimy do drugiej części naszego drugiego eksperymentu, w którym sprawdzimy, co się stanie, gdy Danny Williams przegra finał Ligi Mistrzów. Sprawdzimy tym samym, jak będzie wyglądało świętowanie zdobycia przez Alexa Huntera tego trofeum z perspektywy zawodnika z Old Trafford i czy będzie ono w jakiś sposób różniło się od tego, które widzieliśmy poprzednio. Congratulations, Alex. You deserve it. Next time I'm on his team. Good game, mate. I had to let you in, didn't I? I mean, imagine if you'd lost. All those sponsors would have dropped you in a heartbeat. I appreciate it, bruv. Let's grab a bite before you leave. Yeah,
Jak sami mogliście zauważyć, sceny widoczne po zakończeniu tego spotkania są dokładnie takie same, jak w przypadku wyboru Alexa Huntera. Po wygranym finale to Danny podchodzi do naszego bohatera, natomiast w przypadku przegranego finału to Alex podchodzi do zawodnika Manchesteru. Na uwagę zasługuje jednak scena, w której to Danny spotyka w szatni swojego brata. W przypadku wygranego spotkania jego brat gratuluje mu zdobycia złotego medalu, a tym samym zdobycia Ligi Mistrzów. Jednak w przypadku wygranej Realu Madryt brat Danego wręcza mu swój złoty medal. Natomiast z mojej strony to już chyba wszystko, mam nadzieję, że docenicie moją pracę zostawiając łapkę w górę, tak aby ten materiał mógł dotrzeć do większego grona odbiorców. Zostawcie również subskrypcję oraz kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Koniecznie sprawdźcie również poprzedni odcinek z tej serii, w którym przedstawiłem wam porównanie wszystkich ważnych decyzji, których Alex Hunter musiał wybierać pomiędzy rodziną a jego agentką. Link do całej playlisty znajdziecie w sekcji komentarzy. Także trzymajcie się, na razie i piona!